Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Słowa naszego Pana i Zbawiciela wybrzmiewają dzisiaj w całym Kościele powszechnym, a w sposób szczególny wybrzmiały tutaj, w tej zamojskiej wspólnocie parafialnej, która jest świadkiem składanej po raz pierwszy ofiary ciała i krwi Jezusa Chrystusa przez kapłana, który z tej wspólnoty, z tej ziemi wychodzi. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Czcigodny kapłanie Łukaszu, drodzy bracia kapłani, rodzice, rodzino księdza prymicjanta i wszyscy bracia i siostry. Trzeba przyznać, że nie ma piękniejszego momentu dla wspólnoty parafialnej, dla rodziny, dla całego Kościoła Świętego, jak dzień sprawowania mszy świętej prymicyjnej. I to jeszcze przez kapłana, który przez wiele lat w tej wspólnocie posługiwał w różnych wymiarach. Jest to niewątpliwie święto wiary, święto rodziny i święto całej wspólnoty parafialnej. Jednakże wypowiedziane przez Chrystusa w Wieczerniku słowa: niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka, są słowami, które przygotowują i apostołów, i nas, uczniów Chrystusa, na to wszystko, co ma nastąpić dopiero później. Wiemy przecież, że zanim przyszła radość nocy paschalnej i poranka zmartwychwstania, była wcześniej ciemność Obrójca i trud Golgoty. A Chrystus mówi: powiedziałem wam to wszystko o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, kiedy się to stanie. Chcę zatem w tym prymicyjnym kazaniu posłużyć się pełnym nadziei wezwaniem Chrystusa: niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka, aby przypomnieć najpierw sobie samemu, potem księdzu prymicjantowi i nam wszystkim tutaj obecnym, że aby naśladować Chrystusa, nie można nie przejść najpierw ciemności Obrójca, trudu Golgoty, aby dojść dopiero do poranka zmartwychwstania. Ta droga, jak się okazuje, jest drogą i kapłana, jest drogą każdego z nas, jest także drogą całej wspólnoty Kościoła, jest drogą próby dla wszystkich, którzy nią podążają. I pozwólcie, że takie też będzie to kazanie. Na początku trudne i ciemne, jak Obrójec i Golgota. Później nieco jaśniejsze, przepełnione nadzieją spotkanie ze zmartwychwstałym. A jak się zakończy? Tego jeszcze nie wiem. Księże Łukasz, proszę wybaczyć, ale jak powiedział klasyk, na kazanie o księdzu przyjdzie pora, kiedy będziemy mówić o jubileuszu 25-lecia bądź 50 lat święceń kapłańskich. Dzisiaj wydaje się sprawą konieczną odnieść się nawet w tak doniosłym dniu do rzeczywistości wspólnoty Kościoła żyjącego w świecie i wiary, która nas wszystkich dotyka. Wszak Ewangelia, którą sam będziesz głosił, będzie głoszona przecież w tym rzeczywistym świecie, do ludzi tutaj zebranych i w miejscu, gdzie Pan się pośle. Posłuchaj zatem, księże Łukaszu, co od dzisiaj będziesz czynił. Będziesz teraz rzucał Boże sieci w morze świata. Ludzi, którzy stawiają opór i zamykają się w ułudzie pozornego szczęścia, masz wyciągać z powrotem na brzeg wieczności. Będziesz to robił w posępną noc wielu niepowodzeń. Będziesz to robił niestrudzenie i bez szemrania. Również w gorzkich godzinach dnia, w których wszystko wyda ci się niepotrzebne, a dzieło twojego życia zmarnowane. Wiesz, czyje to słowa? To fragment kazania z 1957 roku, które wygłosił u swojego młodszego kolegi, wtedy ksiądz Józef Ratzinger. Ale to nie jest przeszłość. To jest teraźniejszość.
to jest Twoje tutaj i Twoje dziś. Stałeś się rybakiem ludzi, wypływasz w morze świata, aby zarzucać boskie sieci z niestrudzoną odwagą w czasach, które wydają się mieć wszelki interes w tym, żeby żyć tak, jakby Boga nie było. Ale także i w czasach, w których, jak to powiedział papież Paweł VI w 1972 roku, w czasach, w których swąd szatana wdarł się jakąś szczeliną do wnętrza Kościoła Bożego. Tym swądem szatana, jak mówił papież, jest zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie wiary, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie i brak zaufania do wspólnoty Kościoła. To w takim Kościele i do takiego Kościoła, księże Łukaszu, zostałeś posłany. Ale jednocześnie do Kościoła świętego, świętością Boga, o wiele większego aniżeli grzech. To w tym Kościele, świętym Kościele powszechnym, będzie zarzucał Boże sieci, ale także i je płukał, aby oczyścić je z tego wszystkiego, co jest trudne. A jeśli tak będziesz czynił, będziesz, jesteś nadzieją dla tego Kościoła. Wiem przecież doskonale, że rana zadana Kościołowi przez grzech, i to przez grzech ten najbardziej okrutny, który dotyczy pasterza Kościoła, naszych braci kapłańskich, którzy okazali się być niestety wilkami pośród owiec, rozpraszając stado od środka i rozpraszając w ten sposób, aby owce znalazły się jak najdalej swojego najwyższego pasterza, to wszystko jest dla Ciebie i dla nas przestrogą, ale też i rzeczywistością, w której przyszło Ci głosić Ewangelię, dobrą nowinę. Strzeż się zatem, żeby Cię nie zwiedziono, mówi Chrystus. Bądź roztropnym, jak roztropne są węże i nieskazitelnym, jak nieskazitelne są gołębie. A wystarczy Ci łaski Pana. Księże Łukaszu, czy nie przeraża Cię ta zarysowana przed chwilą rzeczywistość, w której przyszło Ci głosić dobrą nowinę? Czy jest to ta sama rzeczywistość, jaką Ty przed 6 laty zastałeś, kiedy decydowałeś się wstąpić do wyższego seminarium duchownego, aby Panu powierzyć swoją drogę? Owszem, to, co może nas dzisiaj przerażać w tej rzeczywistości, to brud na szacie i obliczu Kościoła. Kościoła, w którym człowiek ciągle na nowo upada, a szatan śmieje się szyderczo z nadzieją, że nie zdoła podnieść się więcej z tego upadku. Powiedział te słowa Józef Ratzinger w 2005 roku. Pamiętaj jednak, że moc w słabości się doskonali. Cóż zatem powinien uczynić dzisiaj kapłan, sługa Chrystusa i współpracownik prawdy Bożej w tej zastanej rzeczywistości, pytamy. I zapytał o to również niedawno w opublikowanym zaskakującym eseju ojciec święty senior Benedykt XVI. Zapytał, może powinniśmy stworzyć jakiś drugi, nowy kościół, aby wszystko zaczęło działać od nowa i wszystko zacząć od początku. I może takie by było Twoje zadanie, księże Łukaszu, na prezbiterze, na te trudne czasy, aby w Twoje ręce powierzyć zadanie budowy nowego kościoła. Cóż, odpowiedział w tym samym eseju ojciec święty senior, już podjęto kiedyś taki eksperyment i już zakończył się on niepowodzeniem. Cóż zatem czynić, pytamy. Cóż zatem czynić, ty pytasz. Zapewne znasz fragment katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi: przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii,
dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. A największym oszustwem religijnym będzie oszustwo Antychrysta, w którym człowiek uwielbi samego siebie zamiast Boga. Kościół ma przejść przez ostateczną próbę i oczyszczenie, które zachwieje wiarą wielu wierzących. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zapewnia Pan Jezus, ten będzie zbawiony. To dlatego Chrystus powołał Ciebie, drogi księże Łukaszu, i wybrał, abyś z ludem Jego poddanym, Jemu poddanym, umacniał go w wierze i prowadził do spotkania z Panem. A dzisiaj jeszcze dodatkowo dodaję te słowa usłyszane w Ewangelii. Niech się nie tworzy serce Twoje, ani się nie lęka, gdy to wszystko dziać się zacznie, nabierz ducha i podnieś głowę, bo zbliża się Twoje odkupienie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Nie lękaj się, jam zwyciężył świat. Nie możemy zatem pójść za podpowiedzią szatana, mówiącą o tym, żeby stworzyć jakiś nowy, alternatywny kościół. Księże Łukaszu, pokładaj nadzieję w Panu i bądź wierny Chrystusowi w Jego Kościele. Ufaj Jego Słowu. W liście do młodego pasterza ludu Bożego Tymoteusza święty Paweł mówił: w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. I stąd zaczyna powoli płynąć dla nas piękna nadzieja, Chrystusowa nadzieja. Nadzieja poranka zmartwychwstania. Nadzieja złożona również w kapłańskie ręce, w Twoje, księże Łukaszu, kapłańskie dłonie. Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Nie tak jak daje świat. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Te słowa usłyszeli i apostołowie w Wieczerniku, później w Dzień Niebowstąpienia. Później słuchamy je także i my. Są to słowa, które są nadzieją pośród wszelkiej ciemności. Słowa, które towarzyszyć będą także Twojemu kapłańskiemu życiu. Bo czyż nie na swoim prymizyjnym obrazku umieściłeś napis, że trzeba dać ciało swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz rozumnej służby Bożej? A czymże miałaby być ta rozumna służba Boża, jak nie tym, aby być jednocześnie i pasterzem, i barankiem, tak jak Chrystus? Kapłan nie jest jedynie pasterzem, który troszczy się o owce. Jest jednocześnie barankiem, ofiarowującym się za nie, tak jak Chrystus. Naśladując Chrystusa, najwyższego pasterza i baranka Bożego, w rozumnej służbie Bożej pośród ludzi, do których Pan Ciebie pośle, będziesz często przemawiał jak pasterz, ale też i nierzadko milczał jak baranek. Naśladując Chrystusa w rozumnej służbie Bożej, będziesz kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym, ofiarowującym się wraz z Nim dla zbawienia świata. I to wszystko Chrystus pozwala Tobie czynić w świętej przestrzeni liturgii Kościoła, której sługą się stałeś. Miej zatem, księże Łukaszu, tak jak na tym prymicyjnym obrazku, tak i w swoim sercu, wypisane te słowa, że w sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła, wiedząc doskonale, co te słowa oznaczają i do czego Ciebie zobowiązują. Bądź przy tym rzetelny wobec siebie, otwarty wobec kierownika duchowego i ufaj w miłosierdzie Boże.
Nie ulegaj pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy będą rodzić się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi. Nie zrażaj się tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On milczy, ale działa. Trwaj w modlitwie adoracji i ucz wiernych tej modlitwy. Tego oczekują od Ciebie wierni. Masz być dla nich specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem, ekspertem w dziedzinie życia duchowego, a nie w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Módl się o dobrego, dojrzałego przewodnika, który pomoże Ci stawiać pierwsze kapłańskie kroki, abyś nie zgubił się pośród propozycji kultury chwili. W końcu bądź świadkiem odwiecznej mądrości, rozumnej służby Bożej, płynącej z objawiającego Słowa i dlatego dbaj o jakość osobistej modlitwy i o dalszą formację teologiczną. Zabierz się tej, która w wierze przewodzi Maryi, wspomożycielce wiernych i wychowawczyni powołań kapłańskich. Księże Łukaszu, wiesz, kto ułożył dla Ciebie te życzenia przed chwilą cytowane? Ten, z którym nigdy osobiście się nie spotkałeś, ale który tak dla Ciebie, jak i dla mnie, jak pewnie dla wielu z nas tutaj obecnych, jest przewodnikiem pośród ciemności tego świata. Papa Emeritus Benedykt XVI. To on wypowiedział te słowa życzeń 25 maja 2006 roku, 13 lat temu, w warszawskiej archikatedrze. Jak zakończy się zatem to prymisyjne kazanie? Tego nadal nie wiem. Początek był ciemny, jak obrójec, i trudny, jak droga krzyżowa na Golgotę. Później powiało nadzieją poranka zmartwychwstania. Jak się zakończy? O tym dowiemy się, kiedy ksiądz Łukasz napisze jego ostatnie zdanie przy ostatniej swojej kapłańskiej posłudze. Drogi bracie kapłanie, obyś spełniał tę posługę jako rozumną służbę Bożą w duchu ofiary życia złożoną Panu. Obyś mógł w Jego przybytku zaśpiewać pieśń nową w liturgii nieba. Obyś na wieki wychwalał Jego miłosierdzie za dzieła, które w mocy Jego Ducha uczynisz na ziemi. Misericordias Domini in eternum cantabo. Amen.